Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Złomiarza. Tak, dalej jest bałagan, ale ten bałagan dzisiaj znika i to systematycznie, naprawdę systematycznie. Już można nawet dostrzec, że kawałek podłogi się zrobiło luźne, wolne. O, jedzie pociąg, pozdro Artur Skaniowa. Dobra, i pozdro wszystkim miłośnikom kolei. To jest dzisiejsze złomowisko, także nie zawsze jest pięknie i kolorowo, czasami jest też nieciekawie. Tu mam fajną, najprawdopodobniej jedzie do jednego klienta, możecie zobaczyć ileż kilogramów, jakieś tam cuda nie widzę, nic specjalnego, wiadomo, to co widujecie u mnie bardzo często. Tu mamy już 50 gdzieś 3 kg, liczając skrzyneczkę to jakieś 52-51 kg, to pojedzie najprawdopodobniej, mówię, do jednego klienta, także robi się troszkę luźniej o 50 kg, trzeba jeszcze to, wiadomo, klepnąć, przybić, dogadać szczegóły i będzie fajnie. Chciałbym wam pokazać, no na pewno pokażę wam to, co przywiozłem, chociaż śmiech na sali, wszyscy płakali. Żeby pogadać sobie chwilę, pokażę wam, jak się łupie takiego jednego małego Siemensiaka. Chwila, moment, naprawdę, to jest chwila, moment, musi ta mi uwierzyć na słowo. Bez wkrętarki, zwykłym śrubokręcikiem. Mały śrubokręcik płaski zrobi robotę. Nie będę tego odpalał, nie będę wam pokazywał, ile z tego sreberka, tylko tak, po prostu, żeby pogadać sobie chwilę, a teraz przejdziemy sobie do takiego szybkiego podsumowania dzisiejszego zbierania. No nie ma tego, jak mówię, nie ma rewelacji. No, w zasadzie, no mówię, wszyscy stali i płakali, jak to zobaczyli. Zobaczcie sami. Kawałek starego, zardzewiałego zawiasa, chociaż ja je zawsze zabieram, bo to jestem ja. Trochę elektroniki. No, elektropaka rusza od poniedziałku, także zaraz ja sobie ważę, szykuję, robię tu miejsce, paski z LCD. To dziadostwo 25 czy 29 zł za kilogram. Czasami takie cztery paski ważą 100 gram. 100 gram to mamy 3 zł za takie coś, no a zapłacić trzeba 3 grosze, także czy tam 30 groszy, no mniejsza z tym. To była płytki klasy B. Wydziubałem sobie jeszcze jeden taki w miarę cały kubeczek do zbierania żywicy. Ja o nich opowiadałem, sorki, tam ze 2 odcinki temu. Dość ciekawie to można, jak się w lesie znajduje. No, zegarek, nie wiem po co ja go wziąłem, bo to jakiś na baterię albo ładowany smartwatch, czy co to tam się, smart coś tam, nieważne, to po prostu wziąłem, bo wziąłem. Kłódeczkę, bo kłódeczki ja zawsze zabieram. Klucz, to będzie chyba derby. No, wiadomo, klucz jak klucz. Posrebrzany nożyk, tam są jakieś punce, to być może i to ze srebra, ale ja nie potrafię doczytać. 100 czy 1000, nie wiem, tam jeszcze jakaś punca jest dodatkowo, nie widzę, to trzeba okularów. Nożyczki, to u mnie standard, musi być zebrane. Nożyk, no to mora knife, szwedzki nożyk, ale zjedzony mocno zębem czasu, ale wiecie, do czego, na grzyby czy na co inne się nada. Taka żeliwna rameczka a la czajniczek, widać, że szybko była zbita, to pewnie było na zdjęcia bądź jakaś, nie wiem, ozdoba, dekoracja do kuchni, ale fajne takie, wiecie o co chodzi, kawałek płytki, jakiś meliniowy kwiatuszek, standardowo kluczyk, otwieracz do jabłcoków, znaczy do otwiera z lubina, do szampana czy czego tamkolwiek, tu jeszcze jest nożyk, fajna sprawa, to zawsze zabieram takie rzeczy, chociaż nie wiem co w tym fajnego. No i coś, to musi być dzisiaj koniecznie fantem dnia, bo
szczęki z imadła, to można sprzedać. Ja za wszystko zapłaciłem. No jeszcze jest foremka, tu można jeszcze jakieś ciacho upiec. Za wszystko zapłaciłem 5 zł, także wiecie, jakiejś tam ogromnej straty nie ma. Zysk będzie, no zysk na pewno będzie, chociaż ja tam nie patrzę na te zyski i straty, bo jakbym miał patrzeć na zyski i straty, to tu u mnie leży dobra tona złomu. Wiecie, to kupić, no szczęki sprzedam w takim stanie 15-20 zł. Także no to 300%, 300 albo 400% zysku plus resta, no to nie liczmy w ten sposób, bo nie o to chodzi. I wracając do tej tony złomu, no to no tonę złomu mam na pewno tutaj u siebie. To jest, jakby powiedzieć, nie stracone, tylko zainwestowane, bo ja to tak sobie liczę, zainwestowane 3000 zł, także to trzeba rozmnożyć, ale wiadomo, część wyjedzie, to jest sprawa priorytetowa. A teraz, jak to chce posłuchać, co ten Jacek ma do powiedzenia i zobaczyć, jak się łupie z imięsiaka, to zapraszam. I jeszcze oczywiście rzut oka. Ja to powtarzam i będę powtarzał to bardzo często, także musicie się do tego przyzwyczaić. To są rzeczy, na które ja uwielbiam sobie popatrzeć. Brak mi. Koniecznie muszę zdobyć gdzieś regał. Nie lubię, jak to jest tak piźnięte na kupę. Trochę mi to przeszkadza, bo żeby dojrzeć gdzieś coś tam z tyłu czy pod spodem, siup, trzeba zajrzeć, zanurkować. Mniejsza z tym, ja to jeśli woła. Dobra, bo się rozgadałem i idziemy do Zimensiaka. A co ma na celu pokazanie takiego rozkręcania? Nie wiem, czy będzie się dobrze widzieć. A no nic, ja po prostu, to jest coś, w czym ja bym się mógł odnaleźć, naprawdę. Ja bym mógłbym, gdyby taka praca była, gdyby mi ktoś jeszcze oczywiście za to zapłacił, to ja bym mógł to robić, można powiedzieć, że zawodowo. Ja uwielbiam rozkręcanie tych śrubeczek. Może tych płaskich mniej, ale wiecie, na wszystko jest sposób. Te akurat idą bardzo dobrze. Bardzo fajnie się odkręcają. No niestety żyć się z tego nie da. Trzeba, jak to się mówi, ruszyć dupę, albo dorabiać kogoś, czyli pracować gdzieś na etacie, albo zaryzykować i pracować u siebie. Tak jak, no powiem, że powiedzmy, że ja pracuję u siebie, nie dorabiam nikogo. Także dzisiaj sobie wypisałem wniosek urlopowy i dzisiaj sobie siedzę na urlopie, na powiedzmy na dniu wolnym, bezpłatnym. Także no gdzieś coś się traci, nie zarabia, żeby zrobić co innego. No, po prostu jakby to powiedzieć, wczoraj udało nam się zakończyć zlecenie i w piątek się nie opłaca komuś rozgrzebywać nowej roboty. Także można sobie pozwolić na dzień wolny, dwa albo trzy. Mniejsza z tym, bo nie o to chodzi. O czym ja chciałem powiedzieć, tak prawdę mówiąc. Oczywiście ja sobie czytam wszystkie komentarze, wszystkim staram się odpisać, jeżeli nie na bieżąco, to przynajmniej na drugi dzień, bo wiadomo, nie samym YouTube'em, tam i Facebookami, czy czym człowiek żyje. Są też, wiadomo co, sprawy rodzinne. Śmieszne komentarze takie, że żebym ja się wziął za robotę, że weź się chłopie za robotę, nie łaź po złomie, rób coś pożyteczniejszego. No mnie się wydaje, chociaż ja to może mam jakiś tam głupi swój rozum, ale mam, no mnie się wydaje, że ja robię bardzo dużo pożytecznego, no, że część rzeczy leży u mnie, czy część rzeczy po prostu nie ujrzy, jakby to powiedzieć, światła dziennego, że no, nikt oprócz mnie tego nie zobaczy, bo i też nie wszystkim się można po prostu pochwalić w internetach. To mi się wydaje, że to jest dobra robota, bo chyba lepiej mieć, może nie, że powiem, że zabytek, tylko coś ciekawego, coś z przyszłością, coś z historią uratować od huty. I mieć coś takiego w domu zamiast przykładowo, no bo to wiadomo, że każdy złom do nas wróci, zamiast żyletki. Soraz? Ale zobaczcie mnie. Zamiast żyletek
Zamiast żyletek, no nie, to nie miało tak być. Zamiast żyletek mówię, mam coś ciekawszego. Ja wiem, że ludzie potrafią zrobić coś, no sorry, przepraszam, że ludzie potrafią napisać coś takiego po prostu z zazdrości. Poczekaj, gdzie ustawię mój amerykański statyw? No tacy są ludzie, no zawiść jest wszędzie. Poczekajcie, spauzuję na chwilę. Co to ja mówiłem? Aha, coś tam o zawiści, że, no, że ludzie są zawistni, jeden drugiemu zazdrości, jeden drugiemu zawsze robi pod górkę. Ja wiem, to trzeba olać, trzeba to zlać, no ale no, jak człowiek jak już przeczyta, czasami, no ja nie biorę nic do siebie, tylko po prostu to zostaje w głowie, nie? Wiecie, o co chodzi. No są tacy ludzie byli, są, będą. Ja może kiedyś o tym mówiłem, ja nigdy nie planowałem zakładać kanału na YouTube. Wyszło to po prostu, Boże kochany, to był chyba 16 lutego i wyszło to, no bardziej z nudów, bo ja w zimę nie pracuję, mam dużo wolnego, to postanowiłem sobie rozpocząć moją przygodę z YouTube'em i dzieje się jak się dzieje. No to jest plastik, to jest złom, to jest cewka. Cewka z miedzią. Moje obcęgi zostały w domu, użyję tych. To jest mosiądz. Te końcówki w tym przypadku są mosiężne. Jedna, druga. Czasem, o, pęka, wychodzi ręką, teraz tylko młoteczkiem. Na później. Cewki nie będę rozbierał, nie będę wam pokazywał, co to trzeba zrobić. No i pozostaje wydłubanie styków. Tu to bardzo prosta sprawa. Śrubokręcik, cyk. Pokażę wam zaraz jednego, jak on wygląda. Te są do wybicia, stety lub niestety. Trzeba rozprostować, cyk. Ja na to już mam patent. To jest tam ułamek sekundy, żeby wyciągnąć ten styk u mnie. No taka zabawa, widzicie. Nie wiem, czy ktoś dotarł do tego momentu. Te też dolne. Dolne też są do wybicia, jak widać. Tu wystarczy małym punktaczkiem. Ja gdzieś mam ten punktak tutaj. Małym, zobaczcie, małym takim naostrzonym. Nie wiem, czy dobrze widać, cholera. Naostrzonym punktakiem na przewierconym otworku. Układamy pyk młotkiem. Wypada piękna sprawa. Także miało być chwilę, pewnie wyjdzie pół godziny, ale to nie, ja tam nikogo, wiecie, nikogo, ja broń Boże nikogo nie zmuszam do oglądania, nigdy nikogo nie namawiałem, ale oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś lubi takie dłubanki, ktoś lubi przygody złomowe, złomiarza, no to zostańcie, nie uciekajcie, ja tam. I jeszcze zostały tutaj w środku, to wam też pokażę, do tego są potrzebne te śledzie takie długie, to ja na te śledzia mówię, bo to cienkie, a długie. I tu mamy też piękne groszki, te są do odpalenia, tam gdzieś do pojemniczka. Mam tego jeszcze do przerobienia, jakby to powiedzieć, w ciul. Tu będzie 8 takich blaszek. Wiecie jak to jest, jak się chce pokazać, to nie chcą wychodzić, ale to proste. Można oczywiście użyć młotka, ale po co potem zbierać te plastiki, chociaż wiecie, no tu u mnie jest el bałaganio, ale tego bałaganio, przynajmniej mam taką nadzieję, że część dzisiaj zniknie. No i chyba 8 wyciągniętych, pozostaje tu kawałek plastiku, z te sprężynki się już nie będę bawił, bo to zabezpieczenie tu jest takie śmieszne, też metalowe, to jest metalowe i cała fizjologia takiego stycznika, możecie zobaczyć. Co ja później robię, to wszystko jest miedziuszka z tych kabeleczków takich małych, wiecie, to tam zostają te odpadki, nie patrzcie na moje ręce. Te kabeleczki później sobie obieram, skubię do pojemniczka, do wiaderka, z wiaderka do beczki,
Tu jest ten urobek po wybiciu, czyli mosiąc pobielany. Sorry. I pokażę wam jeszcze, jak wyglądają te wybite, jeżeli je tu znajdę. Te wybite to są odcinane, których się nie da wybić, a te wybite prezentują się, no nie wiem, czy będziecie widzieć, prezentują się w ten sposób. Tam są i z innych tych innych przekaźników, z innych przełączników. Także taka robota. Ja wiem, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, pozdrawiam serdecznie i gratuluję wytrwałości. A mi co? Mam nadzieję, że widzimy się jutro przy czymś, no myślę, że chciałbym przy czymś ciekawszym, ale jeżeli nie, to nie. No i co? Trzymajcie się, do następnego, hejo.